Czy masz świadomość? Spektakularne wydarzenia sportowe, to, co dzieje się wokół obiektów sportowych oraz w ich murach, a także w przestrzeni miejskiej w czasie trwania imprez, wyglądają na rodzaj biopolitycznego poligonu, na którym rozwijane są i testowane narzędzia oraz techniki kontrolowania wielkich skupisk ludzkości. Jan Sowa, Krzysztof Wolański, sport nie istnieje, igrzyska w społeczeństwie spektaklu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Autorów słów, które Państwu zaprezentowałem z książki Sport nie istnieje, gościmy w dzisiejszej audycji. Pan Jan Sowa, profesor dialektyczno-materialistyczny, teoretyk i badacz społeczny oraz Krzysztof Wolański, doktor filozofii i socjologii. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, dla kogo jest mundial? Kto chciałby pierwszy? Może Krzysztof, bo Krzysztof jest kibicem bardziej niż ja, w związku z czym chyba trochę dla niego, bardziej dla niego niż dla mnie. Trochę dla mnie, chyba dla bardzo wielu ludzi. Strasznie dużo ludzi to ogląda na całym świecie. Nie wiem, czy jest wiele innych imprez, które są tak globalnie oglądane, jak Mistrzostwa Świata. Mhm. Pytanie pochodzi z transparentu, o którym panowie wspominacie w książce. Transparentność i hasło Mundial dla kogo? Panie Janie, a jaką ma pan odpowiedź? Mhm. Znaczy, na pewno dużo ludzi ogląda Mundial, natomiast robi się go przede wszystkim po to, żeby pewne instytucje mogły zarobić, a inne podmioty sobie poprawić wizerunek. Zarabia na tym organizacja będąca właściwie parafirmą, tak, czyli FIFA. Nie jest to firma w sensie ścisłym, jest to stowarzyszenie, tak instytucjonalnie rzecz ujmując. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaj aktywności, no to jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, więc tak można o nim powiedzieć. I oni zarabiają gigantyczne pieniądze na mundialu. Bardzo dużo zarabiają też takie różne zgromadzone wokół FIFA przede wszystkim instytucje prywatne, podmioty prywatne, firmy medialne, ale też sponsorzy, którzy wykorzystują to jako okazję do promocji swojego wizerunku, swoich logotypów, swoich towarów. No i oczywiście jest gigantyczny taki sens czy cel z rejestru PR, Public Relations. To jest ocieplenie, zreformowanie, unowocześnienie i promocja pewnego wizerunku konkretnego państwa, czyli Kataru, który to wszystko organizuje i wykłada na to gigantyczne pieniądze. I teraz właśnie zależy, jak to pytanie rozumieć, dla kogo to jest, w sensie dla kogo to jest adresowane, czy kto na tym korzysta, bo to są dwie różne rzeczy, tak jak zawsze z działaniami PR-owymi, nie jest pewien przedmiot, adresat, adresatka tego komunikatu, jest ktoś, kto na tym korzysta. Więc jeżeli to jest dla tych, którzy korzystają, to jest przede wszystkim właśnie dla tych organizacji, o których powiedziałem. Natomiast tak jak każdy komunikat propagandowy, to jest skierowane do jak najszerszych grup docelowych, żeby był jak najbardziej skuteczny ten komunikat. A o co chodzi w tytule Państwa książki Sport nie istnieje? No chodzi chyba, sam tytuł jest raczej taką tanią prowokacją w sumie, która ma skłonić właśnie odbiorców pewnie do sprawdzenia, co to znaczy, że sport nie istnieje. Czyli chodzi po prostu o to, że właściwie nowoczesny, spektakularny sport ma niewiele wspólnego albo nie za dużo wspólnego
z tym, co chcielibyśmy widzieć w sporcie, czyli jakiegoś rodzaju współzawodnictwa. W dużym stopniu to współzawodnictwo jest w coraz większym stopniu czymś, co służy raczej jako wehikuł dla wielu innych form oddziaływania społecznego. I w tym sensie nieco traci być może swój pierwotny sens. Ale z drugiej strony jest też tak, bo tego rodzaju teza byłaby taką dość przygnębiającą, konserwatywną tezą, w związku z czym też niezbyt płodną intelektualnie. Być może raczej jest tak, że sport od zawsze posiadał w pewnym sensie dwie nogi. To znaczy z jednej strony był właśnie współzawodnictwem ugruntowanym w sporcie, czy wychodzącym od sportu amatorskiego, czyli takiej aktywności, w której współzawodnictwo, czy to z przeciwnikiem, czy z sobą samym, jest istotą właściwie tej aktywności. Oraz taką drugą nogą komercyjną, bo jakby nie ulega wątpliwości też, że sport od zawsze pełni też funkcję sposobu zarabiania pieniędzy. W pewnym sensie pierwotnie był jakąś tam alternatywą dla obwoźnych cyrków. I być może problem polega na tym, że proporcja tych dwóch elementów jest w tej chwili zdecydowanie przesunięta w stronę tego wymiaru spektakularno-merkantylnego. No właśnie, to sport nie istnieje, to jest pierwsza część tytułu, druga, igrzyska w społeczeństwie spektaklu. Panie Janie, o co tu chodzi? O, nam się sport wydaje bardzo ciekawy w tej książce, to znaczy w sumie jak tę książkę napisaliśmy, że ona była właściwie w całości zredagowana, tak sobie powiedzieliśmy, że to nie jest książka o sporcie i pamiętam, że Krzysiek to z zadowoleniem przyjął, powiedział, że kiedyś będzie mógł napisać właściwie książkę o sporcie. I to jest właściwie sposób dla nas spojrzenia na kapitalistyczną nowoczesność. I sport jest super ciekawym obiektem, takim pryzmatem, przez który można właśnie spojrzeć na zjawiska typowe dla współczesnych społeczeństw, tych społeczeństw spektakularnych. To jest termin, który zapożyczyliśmy od Guy Debord'a i z jego książki Społeczeństwo spektaklu. Zresztą również tytuły rozdziałów są tytułami poszczególnych rozdziałów z tamtej książki z lat 60. To była taka ikoniczna książka sytuacjonistów i wydarzeń z maja 68 roku, takich właśnie antykapitalistycznych. I sport między innymi, znaczy sport ukazuje różne rzeczy i tam się, i tak staraliśmy się właśnie tę książkę tak pisać, żeby popatrzeć na tak zwany sport w sposób taki symptomatologiczny, czyli potraktować go jako wyraz różnego rodzaju zjawisk i problemów w społeczeństwie. Mamy więc jakby kwestie związane z tożsamością i nacjonalizmem, z przestrzenią miejską, z lobbingiem prywatnym i przeplataniem się interesów prywatnych i publicznych, realizacji prywatnych przedsięwzięć za publiczne pieniądze z gigantycznym wsparciem publicznym. Mamy kwestie dotyczące patriarchatu, męskości i tak dalej. Mamy sprawy dotyczące mediów i właśnie takiego spektakularnego, w sensie medialnego charakteru tych wszystkich wydarzeń, co w czasie COVID-u, w czasie epidemii COVID-u, tak, myśmy tę książkę wydali w 2017 roku, więc 3 lata zanim to się wydarzyło, ale właśnie te mecze odgrywane przy pustej publiczności z odtwarzanym jakby z puszki, z taśmy odgłosami stadionu, to była trochę kwintesencja właśnie tej spektakularyzacji, że to właściwie nie robi się dla tego konkretnego wydarzenia, dla spotkania tych ludzi, tak jak kiedyś, zwłaszcza piłka nożna tak funkcjonowała, że miała taki wymiar budowania lokalnej wspólnoty, była miejscem, gdzie ludzie się spotykali i takim sposobem bycia razem. Teraz adresatem, główną publicznością tego rodzaju wydarzeń są widzowie siedzący przed telewizorami, przed telefonami, przed komputerami, oglądający to właśnie w tym
zapośredniczonym rejestrze spektaklu. Zresztą coraz bardziej nasze społeczeństwo jest społeczeństwem ekranów, w którym uczestniczymy poprzez ekrany, tak? Jeśli chodzi o sprawy obywatelskie i aktywizm, co, jak rozumiem, instytutowi i czasopismu, które pan prowadzi, to jest jakby bliskie, to też jakby wiemy, że jest taki problem jak kliktywizm, czyli właśnie odbywanie wszystkiego przez dyskusję na forach mediów społecznościowych, wszystkich jakby akcji i debat. Więc spoiler właśnie pokazuje ten tak rozumianą w takim precyzyjnym sensie spektakularyzację, czyli właśnie wszechobecne zapośredniczenie świata, w którym żyjemy, i kierunek, w którym społeczeństwo się rozwija, właśnie to przesunięcie akcentów, to o czym Krzysiek mówił, i to sprawia, że właściwie gdybym ja miał tak rozwinąć ten tezys, że sport nie istnieje, to powiedziałbym, że istnieje przede wszystkim przemysł sportowy. Tak samo jak nie istnieje literatura, istnieje przemysł książki w tym momencie głównie. I jakieś takie małe enklawy oporu przeciwko temu, które pozostały. I tak w ogóle działa kapitalizm, że kapitalizm przepisuje, kapitalizm jest trochę takim systemem rekodowania. Czyli jakby kapitalizm bierze aktywności, które istniały od dawna, podporządkowuje je sobie i uprawia je na własny użytek i na własną modłę. I coś takiego właśnie się dzieje ze sportem, ale nie tylko ze sportem. To nie jest problem wyłącznie sportu, na którym myśmy się jakoś uwzięliśmy się, że na sport wszystko jest super, a tu sport taki problematyczny, raczej odwrotnie, świat jest problematyczny, a sport to pokazuje, dlatego w ogóle napisaliśmy tę książkę. A według panów jakie są najważniejsze trzy mity i fakty związane ze współczesnym sportem? Panie Krzysztofie? Nie wiem, to chyba totalnie zależy od tego, pod jakim kątem człowiek na to patrzy, albo co wydaje mu się istotne. Mi się wydaje, bo jedna rzecz mi przyszła do głowy, więc może powiem, zanim mi to umknie. Mianowicie sport jest traktowany często jako taki wehikuł rozwoju społecznego i awansu dla klas niższych. To jest taka właśnie wizja, coś, co bardzo jest eksploatowane przy okazji tego mundialu przez cały ten projekt Generation Amazing, który David Beckham jest uwikłany, bo to jest właśnie takie ramowanie sportu piłki nożnej jako wehikułu awansu społecznego. I oczywiście znamy takie przypadki i można by wskazać na piłkarzy, którzy właśnie wywodzą się z nizin społecznych, ze społeczeństw peryferyjnych, ultraperyferyjnych, powiedziałbym, Afryki, Ameryki Południowej, którzy zrobili globalną karierę. Natomiast to jest mit, a fakt jest taki, że takie przypadki się zdarzają, ale one są niezwykle rzadkie. Jeżeli popatrzymy na statystyki, jak to wygląda, ile osób jest zaangażowanych, ile osób próbuje w ten sposób jakby przez sport wyciągnąć się z biedy, a ile odnosi sukcesy, to naprawdę to jest niewiele. To nie jest istotny wehikuł społecznej zmiany. Natomiast przez to, że jest bardzo spektakularny, to bardzo łatwo jest go wyeksploatować i właśnie promować na tym sport, szczególnie piłkę nożną. I to wydaje mi się jest jeden z takich, na pewno nie jedyny, ale jakoś tak pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Nie wiem, może Krzysiek coś innego jeszcze? Wiesz co, właśnie mi się wydaje, że super trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo zwyczajnie prawdopodobnie ludzie mają bardzo różne przeświadczenia na temat sportu, do których ja niestety nie mam dostępu. I tak jak na pewno jest tak, jak przed chwilą powiedział Janek, to znaczy nie dość, że tak nie jest, że sport wyczynowy stanowi sensowną formę dokonania awansu społecznego, ale też jest tak, że ludzie w dużo większym stopniu niż jeszcze 20-30 lat temu zdają sobie z tego sprawę i właściwie w Europie w większości takich krajów lepiej rozwiniętych
sport wyczynowy przestaje być wyborem ludzi z klas niższych, po prostu dlatego, że szansa sukcesu jest wyjątkowo niska i ci ludzie decydują się na inne ścieżki kariery, legalne bądź nielegalne, po prostu dlatego, że nie stać ich w pewnym sensie na ryzyko związane z postawieniem wszystko na jedną kartę w formie sportu zawodowego. W związku z czym na przykład reprezentacja Niemiec wygląda w tej chwili dalece bardziej tradycyjnie niż wyglądała jeszcze 15 lat temu. Po prostu dlatego, że osoby, które należą do nie wiem, pierwszego, drugiego pokolenia imigracji, nie uznają już tego kierunku rozwoju za opłacalny. Ale wydaje mi się, że też nie tylko piłkę nożną, ale wiele innych sportów dotknął dokładnie ten mechanizm. Na przykład, nie wiem, boks przestał być w tego rodzaju przestrzenią, która obiecuje ludziom szybki awans społeczny i które w pewnym sensie przyciąganie na tym polega. To znaczy, że można dokonać takiej liberalnego, szybkiego awansu społecznego, zrealizować jakąś fantastyczną karierę, po prostu mając talent w jakiejś konkretnej dziedzinie. Natomiast wydaje mi się, że taki mit, który jest najszerzej rozpowszechniony i to jest taki mit, o którym chyba on nadal funkcjonuje powszechnie i my mam wrażenie, dość szeroko o tym piszemy, to znaczy taka idea, że organizacja wielkich imprez sportowych oznacza z jednej strony zyski dla organizatora, a z drugiej strony oznacza jakiegoś rodzaju korzyści dla społeczeństwa, które organizuje taką imprezę. I wydaje mi się, że z tych ostatnich powiedzmy 30-40 imprez być może jedna czy dwie okazały się opłacalne dla miejsc, które je organizowały, a nie przyniosły gigantycznych strat. Chociaż tak naprawdę organizatorów kusi się taką podwójną obietnicą. Z jednej strony bezpośredniego zysku z organizacji, z drugiej strony długofalowych korzyści w postaci nie wiem, zwiększenia turystyki albo nie wiem, zwiększenia widzialności takiego miejsca na świecie. Ale wydaje się, że żadne dane ekonomiczne tego nie potwierdzają. Dokładnie. Barcelona jest takim przykładem pozytywnym, jednym z niewielu, który jest często eksploatowany. W 2015 ukazała się książka Andrew Zimbalista, ekonomista, to jest ekonomista, który się zajmuje futbolem i sportem takim wyczynowym. Książka nazywa się Circus Maximus i właśnie dokładnie tego dotyczy i on pokazuje, że tak jak Krzysztof powiedział, długoterminowe korzyści są zerowe, a nawet można powiedzieć ujemne, to znaczy te gigantyczne inwestycje się nigdy nie zwracają. Jest kilka tylko takich przykładów, właśnie takich jak Barcelona, gdzie rzeczywiście coś z tego wyszło, więc to na pewno jest też mit, taki mit społecznego i gospodarczego rozwoju dzięki spektakularnemu sportowi, temu wielkiemu. Wydaje mi się, że też dość interesująca jest kwestia sportu washingu. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co taki fenomen, który jest w dalece większym stopniu obosiecznym mieczem, niż sądzą nawet sami organizatorzy, czyli ludzie, którzy chcą z tego skorzystać. Jest taka idea, ja wcale nie jestem pewien, czy ona jest tak do końca sensowna, że różnego rodzaju takie niepierwszoligowe państwa, albo takie państwa, które nie posiadają pierwszoligowego brandu, organizują tego rodzaju imprezy po to, żeby poprawić swój wizerunek na świecie. Ale właściwie, przynajmniej w Europie, jest jednak tak, że organizacja tego rodzaju imprez głównie przyciąga jakiegoś rodzaju taką krytyczną uwagę do tych państw. Mm-hmm. Tak jak przy organizacji mundialu w Rosji, właściwie nagle pół świata zainteresowało się łamaniem różnego rodzaju praw obywatelskich w Rosji. Tak tutaj, w tym przypadku, nie tylko świat zwrócił uwagę na
sposób funkcjonowania gospodarki w Katarze, która opiera się na takiej jednak paraniewolniczej pracy ludzi z Azji Środkowo-Wschodniej. I jednocześnie doprowadził do faktycznych zmian w prawodawstwie dotyczącym pracy w Katarze, właśnie pod wpływem nacisków, które jestem jakby stuprocentowo przekonany, że one by się nie pojawiły, gdyby Katar nie organizował Mistrzostw Świata. I ten system kefala, który jest rozpowszechniony na całym Półwyspie Arabskim, polegający na właściwie organizacji pracy najemnej w taki sposób, że ona jest w praktyce bliska niewolnictwu, to znaczy, że właściwie nie da się zmienić pracy, ani opuścić kraju bez pozwolenia swojego pracodawcy. On został zmieniony parę lat temu, tylko i wyłącznie właśnie pod wpływem nacisków opinii międzynarodowej. W związku z czym pytanie, do jakiego stopnia w miejscach poza Europą sport washing działa, nie mam żadnego pojęcia. Być może jest tak, że po prostu zwiększa widzialność takiego państwa jak Katar w tej chwili. Ale nie mam zielonego pojęcia, na co miałoby się to w praktyce przekładać. No tak, jest taka zasada w marketingu, że złego towaru lepiej nie reklamować, że buble się lepiej sprzedają, że się ich nie reklamuje, bo jeżeli się reklamuje, to jakby ściągają na siebie uwagę i generują duże niezadowolenie przez to publiczne. I wydaje mi się, że dokładnie tak jak Krzysztof mówi, dla Kataru byłoby lepiej, jeśli chodzi o jego wizerunek w światowych mediach, gdyby tego mundialu nie organizował, niż to, co widzimy, co tam się dzieje. Ale też po raz pierwszy to, co się wydaje mi się wydarzyło przy okazji całej tej afery z opaskami One Love, to też coraz bardziej wydaje mi się widoczna jest hipokryzja FIFA jako organizacji, tak? Która z jednej strony lansuje się właśnie na inkluzywności, postępowości, poszanowaniu mniejszości i tak dalej, ale właściwie widać, że występuje jako taki proxy w tym momencie rządu Kataru i zakazuje rzeczy, które sama promuje, tak? I Infantino wychodzi i mówi, że się czuje jak gej, ale potem okazuje się, że nie można tych opasek założyć. Oczywiście też reakcja tych graczy, którzy jak tylko im zagroziła żółta kartka, natychmiast się wycofali, to jest trochę śmieszne i to taki właśnie widać pozorny aktywizm. I też wydaje mi się, że właśnie to byłby jakiś mit takiego pozornego aktywizmu, który niby się przez sport dokonuje i pozornej zmiany społecznej, która przez sport jest wymuszana, bo Katar to prawodawstwo zmienił, natomiast wszystkie raporty wskazują na to, że praktyka została taka sama, więc to jest trochę taka zmiana na potrzeby wizerunków w międzynarodowych mediach i żeby można było powiedzieć, że coś zrobili, jeśli chodzi o realną zmianę społeczną, to wszystko wskazuje na to, że się nic nie wydarzyło na razie. Może się wydarzy w przyszłości, ale na razie nie widać, żeby to miało jakiś wpływ i żeby coś było lepszego teraz. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A panowie, a czego uczy nas przypadek Euro 2012 w Polsce? Piję tutaj do fragmentu panów książki, kiedy opisujecie historię pani minister sportu i turystyki Elżbiety Jakubiak. Możecie przypomnieć? Bo to myślę, że dobry moment, żeby przypomnieć tą historię. Myślę, że to musi Janek przypomnieć, bo myślę, że to był jego fragment. Szczerze mówiąc, nie pamiętam już, o co chodziło z panią Jakubiak. Nie? Chodziło tak o to, że przed na etapie propozalu do UEFA było mówione ze strony naszego rządu, że
No, wymagania UEFA są bardzo wysokie, że są korzystne dla tej organizacji, a nie dla Polski, ale jak już wygramy, to jak już zdobędziemy możliwość organizacji, to wtedy jednak te warunki przy podpisywaniu umowy będą takie, żeby korzystne były dla naszego państwa. No a skończyło się tak, że przyjęliśmy wszystkie takie warunki, jakie były początkowe i niczego nie wynegocjowaliśmy z UEFA. No tak, zbudowaliśmy stadiony, które w małym stopniu są wykorzystywane w celach sportowych. Stadion Narodowy w Warszawie to jest jedna wielka pomyłka w ogóle. Jego lokalizacja właściwie w centrum miasta, czegoś takiego się nigdzie nie robi. Taki budynek powinien być gdzieś na obrzeżach z lepszym dojazdem, nie korkować centrum i tak dalej. Mamy gigantyczny obszar, właściwie martwy miasta w Warszawie, tam wokół te błonia Stadionu Narodowego. Teraz jeszcze okazuje się, że ta iglica się tam coś zepsuła, tak, czy jakiś bypass zakładać. Gigantyczna inwestycja, z której właściwie nie wiadomo, co mogłoby powiedzieć, co można by powiedzieć, że wynika dobrego w tym tempie amortyzacji do tej pory, jak stadion zarabiał, to trzeba by kilkudziesięciu lat, żeby w ogóle koszty samej konstrukcji się zwróciły, więc no to absolutnie nie ma sensu. I też powód, dla którego te imprezy migrują coraz bardziej na peryferia i właśnie są organizowane przez takie półperyferyjne kraje jak Polska albo takie ultraperyferyjne kraje jak Katar. Mówię w sensie symbolicznym, wiadomo, że Katar jest bogatym krajem, ale to nie jest jakby trzon systemu świata w tym momencie. Powód jest taki, że po prostu na tych rządach można więcej wymusić i one są bardziej gotowe do ustępstw z różnych powodów, albo takich, że liczą na inwestycje, albo takich, że liczą na sportwashing, na wizerunek, polepszenie wizerunku przy okazji tego typu imprezy i są gotowe właśnie ładować w to pieniądze, co państwa rozwinięte no, coraz mniej chętnie robią. Oczywiście też od czasu do czasu to organizują, ale gotowość współpracy i dokonywania różnych ustępstw na rzecz FIFA czy MKOL-u jest dalece większa ze strony takich państw właśnie słabszych, peryferyjnych czy półperyferyjnych. No właśnie, bo jak czytałem Państwa książkę, to uśmiechałem się pod nosem przy tym fragmencie o tych zapowiedziach PiS-u, że on tutaj doprowadzi do tego, że będzie tak jak wymaga nasza racja, polska racja stanu i interes narodowy. I to też było takie symptomatyczne, jak cytowaliście, czy pokazywaliście panowie, z iloma instytucjami trzeba było uzgadniać, czy FIFA uzgadniała, czy trzeba było w naszym państwie po prostu, ile instytucji trzeba było poruszyć, żeby w ogóle impreza mogła dojść do skutku, jak przeważny wpływ, o którym pan przed chwilą powiedział, ma taka impreza i jej organizatorzy na to, co się dzieje w państwie. No tak, to takim najbardziej dojmującym przykładem tego to są zmiany, które w Afryce Południowej miały miejsce prawne, powołanie czegoś, co nazywało się w ogóle FIFA Courts, sądy FIFA po to, żeby obsługiwać różnego rodzaju przestępstwa związane z futbolem w sposób zupełnie jakby urągający regułom postępowania sądowego, bo chodziło o to, żeby to było ekspresowe i przede wszystkim to były wykroczenia dotyczące bezpieczeństwa i pogwałcenia praw autorskich do różnego rodzaju marek i wizerunków i logotypów i tak dalej, sponsorów, bo tego oczekują
właśnie te podmioty angażujące się w sponsorowanie te firmy. Więc nie można powiedzieć, żeby to miało jakiś taki wpływ właśnie ulepszanie obiektywnie, nie wiem, systemu prawnego czy funkcjonowania administracji. W Polsce to moim zdaniem pokazało jeszcze jedną ciekawą rzecz, która jest taką naszą cechą narodową, mianowicie, że my coś jesteśmy w stanie zrobić dobrze, nie wtedy, kiedy to jest dla nas, tylko po to, żeby się pokazać. Nie, jak trzeba było wybudować autostradę w Warszawa-Berlin, dokończyć, no bo jak to przyjadą i zobaczą, że kraj trzeciego świata w Europie nie ma dróg, to można było się sprężyć, wszystko można było zrobić i tak dalej. Nie, jakby nie było nigdy takiego myślenia, jest infrastruktura, którą potrzebujemy dla siebie, nie wiem, żeby nie stać w korkach, jak jedziemy na wakacje. Ja akurat nie jestem zwolennikiem rozbudowy autostrad, wolałbym rozbudowaną sieć kolei, szczerze mówiąc, ale chodzi mi o samą jakby logikę myślenia, nie? Że to nie jest dla nas, tylko jest po to, żeby się pokazać. Jak trzeba się pokazać, to jesteśmy w stanie cuda zrobić. Jak to ma być dla nas, to będziemy to 20 lat budować i tak nie skończymy, nie? Więc widać takie zapośredniczenie samooceny właśie w spojrzeniu innego, zwłaszcza tego zachodu i świata rozwiniętego, cywilizowanego, żebyśmy przypadkiem nie wyszli na jakiś zaniedbany trzeci świat. I to wydaje mi się bardzo euro pokazało, że w dużej mierze nasze własne rozumowanie po stronie polskiej właśnie było oparte na tym leczeniu kompleksów poprzez wizerunek, żeby udowodnić, że jesteśmy rozwiniętym krajem i częścią Zachodu. A wracając do mundialu w Katarze, ci, którzy go oglądają, mogą zobaczyć na ekranach piłkarza legendę Messiego. Panowie o nim piszecie w swojej książce. Jakie wnioski można wyciągnąć z historii tego piłkarza, o których warto właśnie, żeby ludzie wiedzieli? No chyba, ale to jest wniosek, który można wyciągnąć chyba obserwując ludzi, którzy znajdują się u sztupem prawdopodobnie każdej dziedziny, że jest chyba nie ma jakiegoś takiego poziomu chciwości, ale nie tylko chciwości materialnej, ale też takiej chciwości pragnienia kontroli, czy też pragnienia władzy. Że po prostu są to jakieś takie cechy, które w odpowiednich warunkach i nieograniczone mogą sięgnąć samego nieba. Bo mi się wydaje, że ja wiem, że pan pije raczej do kwestii związanych z dzieciństwem, dorastaniem, chorobami Messiego, ale moim zdaniem dalece bardziej interesujące jest prześledzenie, w jaki sposób dorosły Messi, pomimo tego, że zarabia nieskończenie wiele pieniędzy, jest gotów ryzykować więzienie w Hiszpanii i prawdopodobnie w kilku innych krajach, próbując oszczędzić na podatkach, wypompowując swoje pieniądze zarówno z miejsca, w którym pracuje, jak i ze swojej ojczyzny, co pokazały Panama Papers. A także jest człowiekiem, który jest gotów, zarabiając naprawdę gigantyczne pieniądze, tak gigantyczne pieniądze, że dołożyły się do splajtowania klubu, w którym grał przez całe życie, wymuszać na tym klubie najróżniejsze, takie naprawdę drobiazgowe i możliwe tylko i wyłącznie do wytłumaczenia poprzez jakąś taką wrodzoną człowiekowi chciwość, właśnie małostkowość, elementy kontraktów, których on na przykład domaga się, żeby klub mu zapłacił za latanie dwa razy do roku do domu, co przecież dla takiego człowieka nie jest jakimkolwiek problemem finansowym. W związku z czym należy założyć, że dlatego wykłóca się o takie rzeczy, żeby zawsze było jego na wierzchu, co prawdopodobnie też jest łatwe do zrozumienia, jeśli weźmie się pod uwagę, że trzeba jednak być nieprawdopodobnie skupionym na własnym sukcesie, żeby odnieść sukces w przestrzeni tak opartej na silnym jednak współzawodnictwie, jak kariera piłkarza. I mi się wydaje, że to jest coś, co jest naprawdę ciekawe też w tych piłkarzach, traktowanych po prostu
jako nietypowy przykład elit finansowych tego świata. Jak bardzo nie mają oni żadnego związku ani z miejscem, w którym się znajdują na Ziemi, ani też właściwie z ludźmi, którzy opłacają ich pensje. Jest pewien taki głęboki rodzaj alienacji tych wybitnych sportowców, mam wrażenie. Odlepienie zupełnie od kibiców. I w tym sensie wracam jeszcze do kwestii akcentów. Jednym z powodów, dla których piłka nożna była tak popularna w momencie swojego powstania, czyli stała się tak popularna w momencie swojego powstania, było to, że w odróżnieniu, nie wiem, dźwigania gigantycznych ciężarów, albo na przykład biegania na 100 metrów, albo ciskania jakimiś obiektami na bardzo duże odległości. Z piłkarzem, zwłaszcza pierwotnie, było łatwo bardzo się utożsamić, ponieważ bardzo często on był pracownikiem tej samej fabryki, w której ci pierwsi kibice piłkarscy pracowali, a przynajmniej na samym początku swojej kariery. W związku z czym dało się łatwo wyobrazić, że to jest ktoś taki jak my, w związku z tym, że bardzo łatwo my moglibyśmy również znaleźć się na jego miejscu. Natomiast w dzisiejszych czasach, jak patrzę na tych wybitnych sportowców, to bardzo często mam wrażenie, że tylko i wyłącznie pewna forma niewrażliwości na otoczenie, na emocje, może umożliwić ten rodzaj kariery i ten rodzaj obciążenia, jakim jest bycie w dzisiejszych czasach wybitnym sportowcem wyczynowym. No tak, to historia dzieciństwa przeczytacie sobie Państwo w książce. Tutaj Pan Krzysztof rozwinął tego, czego w książce nie ma, a do Pana Jana mam takie pytanie, jaki jest pożytek polityczny z badania nowoczesnego sportu? Znaczy pożytek polityczny, wydaje mi się, to są przede wszystkim kwestie związane z mechaniką nacjonalizmu i różnego rodzaju identyfikacji, które w sporcie widzimy, bo stadion sportowy historycznie rzecz biorąc odegrał dla klas ludowych podobną funkcję do tej, którą miał teatr dla burżuazji w XIX wieku. Był taką areną, na której właściwie jedynym miejscem w społeczeństwie, gdzie przedstawiciele klas ludowych mogli zobaczyć kogoś, tak jak Krzysztof powiedział, podobnego do siebie, kto był obiektem celebracji, uwielbienia, kogo oklaskiwano i tak dalej. Natomiast teraz ten sport ewoluuje, można powiedzieć, po dwóch stronach. Tak? Ewoluuje od strony zawodników, organizacji tych przedsięwzięć, ale również ewoluuje, jeśli chodzi o publiczność, do której jest adresowany, bo to coraz bardziej są klienci, którzy mają nie tyle uczestniczyć w wydarzeniu, co mają kupić szaliki, gadżety i oglądać transmisję po to, żeby można było reklamy tam umieścić, więc ta funkcja zanika. Natomiast została, wydaje mi się, że właśnie z tego związku pomiędzy sportem a klasami ludowymi zniknęła emancypacja i to właśnie dowartościowanie jednostek pochodzących z klas ludowych. To, co zostało, to jest takie przeżycie, można powiedzieć, zbiorowe przeżycie cielesności, takiego bycia razem. I wydaje mi się, że ten związek pomiędzy, co w piłce nożnej bardzo widzimy, związek pomiędzy nacjonalizmem a piłką i kibicami, on nie jest przypadkowy, bo to jest takie, właśnie stadion jest takim miejscem, gdzie ta domniemana wspólnota narodowa, która jest wyobrażona, może jakoś się spotkać i rozpoznać. I też to, że to jest tak silnie męskocentryczne i że jest naznaczone taką właśnie mizoginią, to widzimy w środowiskach tych prawicowo patriotyczno-nacjonalistycznych, jest bardzo silne, to wszystko się jakoś przeplata i wydaje mi się, że to pozwala nam zrozumieć pewien taki fenomen synchronizacji dużych grup ludzi i tworzenia właśnie
zbiorowych inwestycji, zbiorowych tożsamości, identyfikacji. Natomiast oczywiście też są rzeczy, o których mówiłem wcześniej, żeby nie chcę tego powtarzać, to są przede wszystkim kwestie relacji pomiędzy biznesem a władzą publiczną. To bo właśnie sport, jeżeli sport jest przemysłem sportowym, no to są tego rodzaju relacje, takie jak właśnie jak relacje pomiędzy, nie wiem, producentami czegokolwiek, można powiedzieć, i widzimy gigantyczny wpływ tych grup lobbyingowych prywatnych na rządy państwowe i zdolność, pomimo tego, że to są bardzo lukratywne przedsięwzięcia finansowe, finansowo same w sobie, to jeszcze oni są w stanie wyciągnąć publiczne dotacje po to, żeby więcej na tym zarabiać, więc te kwestie, o których indywidualnie właśnie mówił Krzysiek a propos Messiego, to widzimy też kolektywnie w funkcjonowaniu tych organizacji, że nieważne ile się zarabia, to i tak można jeszcze wycisnąć z kiesy publicznej więcej, po to, żeby ten zysk był większy. I wiemy, że to są jakby praktyki wyciągania dotacji na i tak lukratywną działalność. Nie wiem, co się dzieje na przykład w przemyśle energetycznym, paliwowym, wydobywczym i tak dalej. Nie dość, że to jest szkodliwe dla środowiska, zarabia się na tym miliardy, to jeszcze i tak te firmy są w stanie wyciągnąć z państwowych pieniędzy dotacje, żeby zarabiać więcej. Więc w sporcie też bardzo dobrze to widać, tak? Jakby, żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie tutaj krytykujemy konserwatywną politykę, to wydaje mi się, że liberalna polityka też ujawnia swoje słabości i problemy właśnie na przykładzie sportu. Ale z trzeciej strony wreszcie wydaje mi się, że fakt, iż wokół ludzi, którzy zajmują się naprawdę totalnie bazowym współzawodnictwem od ponad 100 lat, duża część ludzkości musi budować poczucie tożsamości i właściwie jest jedyną przestrzenią, w której może naocznie spotkać się ze wspólnotą, do której jakoby należy, jest niezwykle dojmujący i dalece więcej mówi o funkcjonowaniu dzisiejszych społeczeństw i takiej głębokiej alienacji, której każdy z nas, mam wrażenie, doświadcza, niż mówi cokolwiek na temat samego sportu, mam wrażenie. I fakt, że najwyraźniej społeczeństwom brakuje tego tak bardzo, że są gotowi zobaczyć to i odczuć tylko i wyłącznie właśnie w ramach tak prostego wydarzenia, jest w jakiś sposób, mam wrażenie, powodem do refleksji, choć zarazem fakt, że wcześniej ludzie to poczucie uzyskiwali poprzez mordowanie się nawzajem w ramach różnego rodzaju wojen, jest być może jakby powodem swojego optymizmu. Po prostu super trudno jest zobaczyć w dzisiejszych czasach naród inaczej niż właśnie w jakiegoś rodzaju takiej formie albo współzawodnictwa sportowego, albo współzawodnictwa tańcu i śpiewu, jak w czasie Eurowizji. Okej. Ostatnie pytanie. Czy jest możliwy opór wobec mundialu w społeczeństwie spektaklu? Znaczy, opór jest możliwy. Pytanie, czy on jest skuteczny, nie? Ale to nie jest tylko kwestia aktywizmu skierowanego w sport, czy oporu wobec sportu, tylko w ogóle jakby skuteczności, nie wiem, widzimy w ruchu ekologicznym, jak trudno jest wymusić cokolwiek, chociaż stawki są dalece większe niż w oporze wobec sportu. My opisujemy w książce historię United of Manchester, czyli fanów Manchester United, którzy po tym, jak rodzina Glazerów przejęła klub, postanowili założyć swój własny po to, żeby nie podporządkować się regułom właśnie tego spektakularnego, medialnego przedsięwzięcia, które zupełnie zdominowały Manchester United. No i ta historia przez nas opowiedziana, ona nie ma happy endu, bo okazało się, że im bardziej chcieli istnieć w strukturach oficjalnego sportu, tym bardziej musieli replikować właśnie to wszystko, czego nie chcieli w Manchester United i dla którego założyli United of Manchester, swój alternatywny klub, więc widać taką
paradoksalną właśnie taki cykl wchłaniania, wstecznego wchłaniania protestu, co zresztą też w kulturze na przykład to jest mechanizm zawłaszczania, który znamy od lat 60., że właściwie nie ma czegoś antykapitalistycznego, czego kapitalizm nie jest w stanie wchłonąć i na tym zarabiać. Mnie się wydaje, że oczywiście mamy możliwości oddziaływania. Przede wszystkim, tak szczerze mówiąc, to co dla mnie jest najbardziej problematyczne, to jest właśnie uwikłanie publicznych pieniędzy i wsparcia z publicznych pieniędzy dla tego rodzaju przedsięwzięć, bo poza tym, że jakby mam negatywne zdanie na temat kapitalizmu i wydaje mi się, że wobec kapitalizmu można się krytycznie czy właśnie negatywnie ustawić w różnych wymiarach i protestować, to jest coś takiego, co jako obywatele i obywatelki wydaje mi się, że na to nie powinniśmy się zgadzać. Rolą państwa jest raczej rozwijanie kultury fizycznej, czyli dbanie o to, żebyśmy byli sprawni i sprawne, a nie finansowanie wielkich, spektakularnych imprez, na których parę organizacji zarabia miliardy. I tu wydaje mi się, jeżeli jest jakaś sensowna przestrzeń do protestowania i coś, co możemy zrobić, no bo to jakby nie chodzi o oddziaływanie na te prywatne organizacje, bo one wiadomo, że w kapitalizmie robią co chcą i bardzo mało się liczą z protestem, tylko to jest kwestia oddziaływania na władze publiczne, no, co w jakimś stopniu to jest to, o co powinniśmy dbać i do czego mamy też narzędzia jakieś prawne. Nie żebym przeceniał je, ale wydaje mi się, że one jednak istnieją. Więc tutaj widzę bardziej sensowny obszar oporu niż kwestionowanie po prostu spektakularnego kapitalistycznego sportu jako takiego. Panie Krzysztofie, chce pan coś dodać? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ludzie, którzy oprotestowują, zwłaszcza teraz, mundial w Katarze, marnują energię w pewnym sensie. Jest to raczej wyraz czyjegoś stosunku emocjonalnego do tej całej sytuacji niż realna forma działania. W związku z tym wydaje mi się to raczej pozbawione w tej chwili jakiejkolwiek wartości, szczerze mówiąc. I wydaje mi się też, że to, co powiedział Janek przed chwilą, ma bardzo dużo sensu. Triggerowanie się takimi imprezami, które dzieją się na drugim krańcu świata, wydaje mi się, że nie ma najmniejszego sensu. I wydaje mi się, że póki kradniemy streamy, to nawet nikt nie jest w stanie powiedzieć, że nasza uwaga, która jest coraz cenniejszym, cenniejszym zasobem, została przez kogoś przejęta. W związku z czym wydaje mi się, że też koniec końców, że jest tak wiele poważniejszych problemów na świecie niż akurat mundial, że może należy się nimi zająć. Jest mnóstwo problemów, z którymi możemy coś zrobić realnie, które są bardzo blisko nas, zamiast specjalnie się emocjonować tą kwestią. Tak mi się zdaje. Opisujecie państwo z przeszłości realny opór, który był skuteczny, inicjatywę Kraków przeciw igrzyskom, ale o tym już państwo słuchacze możecie poczytać w książce Sport nie istnieje, igrzyska w społeczeństwie spektaklu. Autorzy Jan Sowa, Krzysztof Wolański byli dzisiaj gośćmi audycji Czy masz świadomość? Panowie, dziękuję za rozmowę. Dzięki. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W przyszły wtorek w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!